Okej. Okay. Co chciałeś powiedzieć? Tak, chciałam powiedzieć, że tak przypadkowo wyszło, że... Że? Że no, mieliśmy w sumie tą galerię i muzeum. Tak. Tak, powiem ci, że z takiego nijakiego wyjazdu się zrobił całkiem ten. Tak, ja nie planowałam tego, wiesz, po tym rejsie. To tak chyba jest najfajniej właśnie, nie zaplanować, nie zamartwiać się, bo jak się coś zaplanuje i nie pójdzie, tak. Nie pyknie, to człowiek się później zamartwia i w ogóle tak. Mhm, i w ogóle tak. I w ogóle tak. Brzuszki wypełnione kulawiatkami. Oj tak. Można jechać. Można jechać? Można. Tak, można to można. Jeszcze muszę tutaj ogólnie ogarnąć wycofywanie, bo ja tutaj wjechałem w taką mękę. Więc... Dasz radę. Oczywiście, że dam radę. Ja jestem Rally driver. Bez gazu jedziesz? Póki co koniu. Koniu. Bo koniu mam ważniejsze rzeczy do ogarnięcia niż gazowe sprawy. Tak? Mhm. Ładnie. Dobra. O. Mogę jeszcze taki manewr chcę zrobić. Chcę pokazać, gdzie ja w ogóle wjechałem. Wjechałem tam. Co się dzieje? Gdzie my jedziemy teraz? Powiedz. Jak to gdzie? Wracamy! No Tomek, ale ja będziemy chcę jeszcze... do domu jechać. No to, a nawigacja ustawiona? Nie, no ale... No to gdzie chcesz jechać, jak ja nie wiem, gdzie jechać? No to powinieneś wiedzieć. Tak? Tak. Chcesz... Nie, bo to 3 godziny przez Sandomierz. Chcę najkrótszą trasę. Dobrze. Dwie, nieważne, 2,50. Nie najszybciej, tylko najkrótszą kilometrażową. To są jakieś pasy. A no to kilometry to ja nie wiem, jak to masz, się sprawdza. To jest nawigacja Google. A bo to jest 180, 178 albo. Daj, 100... ja wybiorę sobie trasę. 3 godziny. I tu jest 194. I przez Rzeszów. 178. Dobra, interesuje mnie tylko te dwie trasy. 2 godziny 51 minut albo 2 godziny 40 minut. Różnica żadna. Tu jest 180, mhm. A tu jest 178. Tu jest 180, tu jest 180. Obojętnie, którą chcesz, tą czy tą? Ale przez Rzeszów i tak nie przejeżdżamy, nie? A chcesz przez Rzeszów przejechać? No mówię, że o ten Jerbaszop. Nie, to przy okazji. Okej, dobra. Jerbaszop przy okazji. Jakby Krzemienica jest o tu. Pokojnie, nie pytaj się mnie, którędy chcesz jechać? Bo mamy 2 km różnicy. Chcemy krótszą czy o 2 km dłuższą? Przez jakiś park Lasy Janowskie bym chciała. Nie ma problemu. Czekaj, zobaczymy, żeby się gaz wykrztusił. O to bym chciała tą. Dobrze, to jedziemy. No to jedziemy. Tak. No, dobrze, wiesz, może Januszka odpalę u siebie, co? Nie, ja też odpalę. Nie, bo u ciebie będzie ci niewygodnie. Ty sobie nawiguj, a ja sobie tylko Januszka odpalę. Dobra. Ale telefon mam ogólnie tam, więc go nie odpalę. Więc jakbyś mogła odpalić, to byłoby jednak. Czy jakieś podgrzewanie, czegoś sobie życzymy? Niczego. Czyli jedziemy, tak? Żegnamy willę Valhalla. Pasjonacik Ahava. Ahava. Willa Ahava. Valhalla. Nie willa. Dobrze. Pasjonacik. Będzie dobrze. Jedziemy do rodziców. Tak. Bułeczki. Tak. I braciszka. Tak. Jedziemy raczej do mojego domku. Jedziemy do twojego domku po prostu, tak. Się nie boimy, bo nic strasznego nie ma. Ja jerbym jednak bym sobie jeszcze zaplikował. Dobra, w lewo czy prawo? No jeszcze nie ogarnia mi. W prawo jedź. Ja chcę w lewo. Po co się pytam, jak wiem, tak? No. Chodzi o to po prostu, że w lewo nigdy nie jechałem. Znaczy jechałem, ale nie pamiętam kiedy. Za 200 metrów skręć w prawo. No, chyba dobrze pojechałem, co? Skręć w prawo. Także goodbye, Kazimierz. Mm-hmm. Dolny. Może tą szkołę pokażemy, co? Bo ona jest tu po lewej. Czekaj, nic nie jedzie za mną? Tak, to jest ta szkoła. Nic z prawej jedzie, no nie? Nie. To pokażemy szkołę. Wczoraj ją odkryliśmy, ona jest dopiero świeża, a jest mega nowoczesna. Jest mega nowoczesna i fajna. Sympatyczną, nie? Tak. Czy chcemy w ogóle przez rynek przejechać jeszcze raz? Nie, dużo ludzi.
ludzi. To nic, ja chcę przejechać. Dziękuję, że sobie odpowiedziałem, bardzo chcę przejechać. Czy to jest napisane to żółte kółeczko? Żółte. Czerwone? Nie dotyczy pojazdu do posesji 1 do 50. Ale ja tu nie mogę jechać? Tędy? Chyba tak, nie możesz. Prawda? Ale wszyscy tu jeżdżą, Tomek, którzy na przykład tu nocują. No tak, bo ja tutaj zostawiłem ogólnie szczoteczkę. Jadę do pensjonatu sobie odebrać. Tak. Okej. To jest oficjalna wersja. Dobrze. Chyba chcę troszeczkę chłodzik. Chcę zaciągnąć powietrza kazimierskie. O, pierwsze grzybki. Wąchaj grzybków z klimatyzacji. Nieładne. Ma Kazimierz swój urok, no nie? Ma. Jak żeśmy jeszcze teraz te zdjęcia zobaczyli właśnie w synagodze żydowskiej, tak? Czy synagoga może być nieżydowska? Nie. Okej, no to w synagodze. To już w ogóle no, niewiele, znaczy, no, zmieniło się, wiadomo, wystrój, tak? Ale budynki w tych samych miejscach są. Nawet ta, jak ona się nazywa? Co takiego? Tam wodę się pobiera, czerpie. A, studnia. Studnia jest nawet w tym samym miejscu, no. No to widać, że ona jest stareńka. Że słucham? Studnia jest stareńka bardzo, tak. Wiadomo, że ona musi tam... Wszystko, co jest nawet tak stylizowane na stare, to... Tak, i ten kościół jest bardzo stary, no nie? On już pewnie kilka razy był odnawiany, ale... I tam ten główny, ten na górze tej, ten taki, wiesz, jak się idzie na ten, na te ruiny tam. A tak, tak. Nie byliśmy w ogóle na ruinach dzisiaj. Nie, ale byliśmy zeszłym razem i... Myślałam, że chcę wózek zabrać, a sobie tylko upatrzeć. Tak. Też myślałaś, że będzie chciał ten? Mhm. Myślałam, że przesunie. A ty kto rozjadę ogólnie z dzieckiem? Mają chodnik, no nie? Mają. Ach. Będą inne okazje. Będą inne okazje. Ty tu w lewo się nie da. Nie da się, musisz prosto. O, ja chciałem przez ryneczek. No, a ty, oni już, że tak powiem, zagospodarowali go. Aha. Ale znaczy, ile osób się wzięło, no nie? Tak. Ty wiesz co, może sobie nawrócę. To była jednokierunkowa tamta, w której jechaliśmy? Tak. Okej. Okay. Biegnijcie, dziewczę. No i nie pokazałem, jak ryneczek wygląda. No, ktoś jest ciekawy, to sobie trzeba sprawdzić w internetu. Oj, oj. Patrz, przejażdżki jest... są tymi kanionami. Mhm, jest tak umursane. Jest na pewno ciekawy. Tak. Wszystko sprawdzi, gdzie spaliśmy, w jakim pokoju. Skręcam w lewo. Tak. Lizduś skręca w lewo. Muszę... Ogólnie powiem ci, że tutaj jest fatalny ten wyjazd. Chyba trochę się aż wyjechałem za bardzo. Tyle. Bo styknie. On ma z tyłu samochód. Wiem, 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 słyszę. Myślę, że to jest fatalnie. Fatalnie, bo z jednej strony jest róg i z drugiej strony jest róg. Mhm. Ale już jesteśmy na prosty. Także jeszcze raz przejdziemy, tym razem przez ryneczek. Żartuję oczywiście. Nie ma pasu, więc czekacie ładnie, elegancko. I tu jest zakaz, no nie? Przez ten most, przez pole wiele, nie? Tak, jest kółeczko czerwone. Kółeczko czerwone to znaczy, że nie można jechać. Tak? Obważanek. Tak jest. Odpowiedzi. Targ się zobacz. Widzisz, jaki się targ zrobił? Mhm. Pełny? Tak. Nie jest wcale pełny. I konik jest. Dwa nawet. To ogólnie takie korki są, jak się wjeżdża i wyjeżdża. Także jadymy. Wiesz, zaś mamie, że wyjeżdżamy powoli?
co... Powiedz, wyjeżdżamy powoli, ale będziemy robili przerwę w trasie. Możesz mi nie mówić, co ja mam mówić. Spoko. Jak wyjedziemy na prostą jakąś, to wtedy napiszę. Bue. Wow. Niesamowite. I gdzie my żeśmy najdalej zobaczyli Buera? W Katowicach chyba. Tak? Mhm. W Toruniu chyba też, nie? A tak, w Toruniu tak? Było, no. To na autostradzie było. Na autostradzie w Toruniu. Villa Valhalla. Tak naprawdę pensjonat, a Hawa i Viola. Villa za 200 metrów prawo. Skręć w prawo. Czyli w ogóle dobrze pojechałem wtedy. No tak. Wycieszyłaś, jak krążyliśmy, no nie? Mhm. Żeby nam nie skręć w prawo. Zawrócić. Tak. Ale tam prosto bym chciał kiedyś. X-Trail. Nissan. Nissan. Nie jechałem tędy chyba nigdy, wiesz? Mhm. Arkadia. Całkiem sympatycznie tu. Tu w ogóle pokoje są też niektóre, wiesz? Które takie kiedyś patrzyłem. Tylko to jest strasznie daleko, wiesz? To tędy trzeba byłoby iść cały czas, no nie? Które patrzyłam, których szukałam. O, a, że nie po polsku mówię. Nie po polsku mówię. A tak jest ciekawie. Ja tutaj chyba byłem na piechotę. No, powiem ci, że kawałek tutaj jest stąd, no nie? Mm-hmm. Widzisz, ten guzik tutaj dojeżdża reklamowy. Jakiś postój w ogóle był? To coś jest. Zobacz, tu jest jaskinia jakaś. Ty, co to jest? Jakieś pęknięcie w murze. Takie specjalne. Tak? Jakieś tam było... Jakaś tablica pewnie upamiętniająca, aha, jakieś tam, wiesz, wojenne czy coś. Tak. Za 600 metrów lekko w lewo. Dobrze. I staraj się tak na mapkę... Ja wiem, staram się. Żeby podziwiać to wszystko. Tak. Tak? Bo to są naprawdę ładne domki. Mhm. Chyba, że chcesz sobie odświeżyć później na filmie. Ty, fajnie tutaj jest. Tak? No tak, no tak. Za 300 metrów skręć. Tak. Mhm. Tutaj przyszedłem kiedyś na piechotę. Mhm. Tylko że górami jakimiś. Tu w lewo? Lekko w lewo. Skręć łagodnie w lewo. Na Opole Lubelskie. Mhm. Jezu, jak ja chcę podróżować przez Polskę. W ogóle przez świat. O tak jechać właśnie. I tak sobie podziwiać. I w miejsce, które mnie oczy ściągnie, zatrzymać się i wyjść pochodzić, pospacerować. Czy chciałabyś na taką wycieczkę kiedyś pojechać? Po prostu, wiesz, wsiadamy i gdzie jedziemy, a nie wiem, przed siebie i się zatrzymujemy, wiesz, od czasu do czasu sprawdzamy, gdzie dojechaliśmy, no nie? Ale to musiało być fajne. Illatrys. Iris. Tak. tu jakiś park jest w ogóle. No tak. Ale góra. Uroczo, tak? Tak. Bez twojego potwierdzenia to nie ma frajdy takiej. Musi być twoje potwierdzenie. Chyba ładną trasę wybrałaś. Taką piękną. Tak? Tak. Tak? Jezu, jak ja lubię drzewa i takie ulice obtoczone drzewami. Słyszałaś kiedyś o ulicach obtoczonych drzewami? No nie. No to już za 600 metrów skręć w lewo. To jest Kazimierz jeszcze? Nie, już. Nie, już jakaś cholewianka. Wcale się tak. Teraz jak mi o tym powiedziałaś, że sobie sam odpowiadam, mhm, to teraz się łapię na tym. Skąd ja to się? To od niedawna, no nie? Jeziorszczyzna. No nie wiem, jakoś wcześniej może na to nie zwracałam uwagi. Skręć w lewo. Tak, bo po czasie zaczynają wiele rzeczy irytować. No wiesz, mnie to irytuje tu w lewo. Tu w lewo? No.
wskazać tak. Nie zabitów? Mhm. Nas tu nie zabiją. O, super droga. Wiesz co, tylko taka chyba łącząca jedną z drugą. Mam nadzieję, bo ja jedziemy 12 km. Tak, zobacz, tu jakaś autostrada już zaczyna. Mhm. Tu w ogóle mamy... Chciałbym do tego sklepu się zatrzymać. Nie mówię, że mnie to irytuje, tylko po prostu masz taką manierę. Manierę. No tak się mówi, że maniera... Taki domek. Widzisz? Widzisz? Widziałaś, fontannę miał na środku, przed domem. No to mi się nie podoba akurat. No ja wiem, ale inne. No inne. I tu fajne domki są w okolicach, powiem ci. I tak są, wiesz, na górce, że nie są w dole Wisły, bo są na wzgórzach, daleko trochę od Wisły. Jak są na górze, to nie na dole, nie? No tak. No. Podoba mi się tutaj. Był uczuć. Bardzo mi się nawet tutaj podoba. To jest jak ja lubię w nieznane jechać, a ty? No też. To jest Lipowa Dolina. Co to było w ogóle? Jakiś chyba pensjonat czy coś? To jest nie policja? Widzisz, sobie nie odpowiedziałem. Widzisz, to jest nie policja. Co powiedziałeś? Ogólnie to tworzy nowy język i będziesz jedną z niewielu osób, że nie no w sumie, jeżeli to będzie viral i w ogóle, to dużo osób pozna mój język. Tu ma się nam droga psuje chyba, no nie? Mhm. Czy to się poprawia coś? Widzę. Ty poczekaj górę, po w górę. Widziałaś? Widziałam. Wiem, że ten pan będzie chciał bardzo szybciej chyba jechać, ale nie ma możliwości, żebym ja cię w koliny tutaj sobie wjechał, żeby cię puścić. Co? W koliny? Patrz, co się dzieje po prawej stronie. Patrzę, co się dzieje po prawej stronie. Jest masakra ogólnie. Co to znaczy jest masakra ogólnie? Ja to już też jest takie częste, jest masakra ogólnie. Tak, jest masakra ogólnie. Jest tylko kiepsko, prosto? Prosto, bo prosto. Tu mamy stopa. Jedziemy prosto. Ławy w prawo, Anapol w prawo, nie zabitów do przodu. Anapol, jedziemy prosto. Dobrze, ale muszę się tutaj zatrzymać i tak. Sprawdzić lewą, sprawdzić prawą. Sprawdź prawą mi, jakbyś mogła. Pusta. Ci, że tak z tą drogą, że dobrą, a dobrze, nie mamy nikogo już, możemy się toczyć. Ja zawsze wybieram taką, że źle jest. Czyli powiem ci, że jest piękna, bo jest nieznajoma i w ogóle, tylko że ciut dołoczasta. Dobra, teraz już napiszę mamie, że... Tylko powiedz, że bardzo powolutku jedziemy, bo jedziemy wsiokami. I wiem, co masz robić. Chiller. To Kuby, to nie było moje. Chiller jest Kuby. Zobaczę sobie ludzi. 3 godziny od pierwszej do około 16. Chciałbym, żeby się droga poprawiła ogólnie niedługo. Nieznajome rejony. Ma jakąś tabliczkę. Samochody za nami jadą. Muszę opuszczać. Powiat Puławski, gmina Kazimierz Dolny. Jesteśmy w szczerym polu tak ogólnie. Mhm. Dosłownie. Ale mają tak obważanki czerwone, że w pola nie wolno wjeżdżać. Śmieszność. Rzeczyca, kolonia. Ale jakiś duży obiekt. Co to? Kamieniarstwo. Sobie w górę, tu skręcę, ale
się mówi, tak? Albo takie to są sprawy. Tak jest. Nie, bo chodziło o takie buty. Prosto? Tak. Są dwie wiejskie drogi. Mhm. Zainteresuje to bardziej. Mniej wiejska. Powiem ci, że te 3 godziny to tak bardzo optymistycznie tu drogą będzie. Może, bo ja tu się nie rozpędzam. Może wiesz. Może... Ja mogę na autostradach pędzić, ale po takich dołeczkach to... A sobie chyba nie wyprzedzisz tutaj na razie, ale... Przykro mi, ale ja po tych dołeczkach nie będę jechał szybciej. Wyprzedzaj mnie. Ja jestem przewrażliwiony ogólnie na punkcie rzeczy, no nie? Tak. O, zobacz, on sobie śmiga po tych dziureczkach. Ale ja nie mam zamiaru. Nope. Prosto. W ogóle jakieś wydarzenia się tam pojawiają na radarze? Mm-mm, na razie nic. Dobrze. Śmiej spokój. Co tu mamy? Ale ojej, Alex sklep. Ty, do takiego sklepu kiedyś właśnie mówiłem, że chciałam takiego, wiesz, sklep po prostu nigdzie. Sklep nigdzie. Wiesz o czym mówię, no nie? Mhm. To autobusy dojeżdżają. Chyba wyboje, no, ciekawe. Te wyboje to już są od dawna. Gorsze. Czyli wiesz, one nie są jakieś tragiczne, ale to jest nieprzyjemnie, żeby jechać szybciej niż jadę 40, także... Jak się coś w drodze pojawi, to mam czas, żeby zareagować. Jak szybciej jechał, no to po prostu, że tak powiem, wpadam w to, co mi ulica przyniesie, to w to wpadnę. Ładna jest prawa strona. Ładna jest. Ładna, nieładna. It's nice on the right. Widzisz, to jest skomplikowane. Kiedy się przerzucamy na vlogi angielskie? Nigdy. Dlaczego? Cringe. No ja wiem, to już dopiero byłby hardcore obejrzeć. Ja bym się wstydziła mocno. Fajny domek. I z Górecki jedziemy. Bardzo bym naprawdę chciał taką drogę elegancką. Czy twoje oczka sięgają piękne? O, tu jest coś ciekawego. Zobacz, jakie skupisko domów nagle się zrobiło, nie? Mhm. Auto na prawo, mechanik. Ile samochodów jest, ty patrz. Chyba dobry jest koleś. Podoba mi się ten kolor. Albo jedyny. Tak, podoba mi się ten kolor. No, jaki to jest? Jakiś taki... Seledynowo? Nie, chyba to nie jest seledynowy. Taki toksik. Troszkę. Zielony toksik, żółty toksik. Nie, zielony toksik bardziej. Skończyły nam się miejscowości, ale nam się zaraz zaczną nowe. I nowe dziurki. Jak? A nowe dziurki, no. Czyli wiesz co, powiem ci tak. Ty tam koryguj sobie z mamą, jakbyś chciała, ale ja bardzo się dobrze bawię póki co. Tak, świetnie. Mam nadzieję, że tobie się też nie śpieszy. Nie, ja powiedziałam, że około będziemy, więc zawsze okay. Można, jak będziemy się opóźniać, możesz opisać... to jej później napiszę. Tak, zawsze możesz wspomnieć, że drogi są fatalne, że jedziemy bardzo drogami takimi atrakcyjnymi. Tak. Zawsze mnie zastanawiało, znaczy już kiedyś rozmawialiśmy chyba na ten temat, kto się buduje w takich miejscach, no nie? Tak. Tak, robiliśmy tak do Krakowa, czy wyjechaliśmy, czy wracaliśmy. Właśnie. Jezu, wiesz, że to jest moja ulubiona podróż? Tak, teraz? W Krakowie. A, do Krakowa. Tak, ja tak dobrze wspominam, pomimo tego, że zabłądziliśmy, jakimiś wsiami jeździliśmy i to takimi... Ojej, się stresowałam, że będziesz zły w końcu na mnie. Nie, ja się dobrze bawiłem, znaczy byłem zestresowany, bo były drogi międzypolne, gdzie ledwo się nasz samochód mieścił. A nie, to wtedy to jechaliśmy na... Solinę. Tak. Sanoka. A to, przepraszam, pomyliłem. Tak, to do Soliny, tak mi się bardzo podobało. Mhm. Tak, te podkarpackie klimaty, no. A widzisz, to jeszcze wtedy GoPro nie było. A wiesz, że Dzięcioła widziałam pierwsza? Właśnie teraz Dzięcioł. Gdzie? Kąpał się w kałuży. Na ulicy? Tak. I nie odleciał? Odleciał właśnie. Aha. Ale pierwsza widziałam tak Dzięcioła, wiesz. Aha. Za Boże. I ogólnie tu sporo to jest z domów, powiem ci. To sporo. No jest sporo, znaczy jeden, drugi. Tak. Tam kombajn w środku był. Zobaczmy, gdzie tu jest jakiś kościół. W ogóle, bo wiesz, na przykład taka krzemienica. Też nie wiem, czy kojarzysz, czy pamiętasz, ale... może. Kojarzę krzemienicę.
to jest bardzo ogromna wieś, wiesz, kościół, tak tętniące życie. Naprawdę jest ogromna? No jest bardzo duża, jest największą wsią naszej gminy. No. Kilka tysięcy osób. Czy kilka? Pewnie półtora. Machał mi nie? Nie. Chciałem... Machał mi nie. Ja chciałam mu pomachać, nie. Ale dziwnie to by było. Czemu? No nie wiem. No to się patrzył tak bardzo, no nie? Więc chciałam miły gest zrobić. Bo wiesz. Ale tak trochę creepy. Co? No że machał tym dziecku. No i co? Tego już nie jesteś paranoid? No nie, no dlaczego miałbyś nie pomachać? Bo przecież i tak odjeżdżamy. Jakbyś pomachał i się zatrzymał. Cześć. Cześć, kolego. Nie kontynuujmy. Cześć, co robisz? Ja ci opowiadałam, że kiedyś miałam z koleżanką taką przygodę. Wracałyśmy z dyskoteki, to była chyba 6 klasa. Tak. Zima, czyli godzina 18 już było mega ciemno. Tak. Pamiętam, że było. Zima. Że było zimno. Tam boisko jest, przepraszam, po lewej stronie, dokładnie naszej. Super, jest. Bardzo mnie to interesuje. Teraz przepraszam. W środku mojej historii. I słuchaj, na szczęście ja byłam bardzo blisko mojego domu. Wracałyśmy. Nie patrzę. Nic, nie, ja przecież nie mówię. Ja cię słucham, ale ci pokażę, jaki ładny dom był. Super. I ten. Ja cię nie ignoruję. I facet się zatrzymał, taki podejrzewam 30+. I do nas cześć dziewczyny, czy was podwieźć? Czy ten, oczywiście. Gdzie idziecie? My, że nie, że tu już mój dom, że wracamy do domu i nie. W Krzemicy to było? Tak. No. Bardzo blisko mojego domu. Tak. Przy przejeździe kolejowym. No. Zestresowałyśmy. Może nie miał złych zamiarów, ale. Tak, dziwnie. No, dziwnie. Z Magdą. To od księdza? Nie, od księdza była Anka. Czy prognoza dróg się poprawia? No ja nie wiem, jaka będzie na wierzchu. To przecież żartuję, wiesz o tym. Ja wiem, że jest fatalnie. Ja już po prostu. Ja już nie narzekam, żeby tylko już gorzej nie było, no nie? Bo już ogólnie jadę 20. Tomasz, pomyślę sobie, że po prostu jak ja będę coś wybierać, ja wybiorę na przykład wersję C, to właśnie to będzie znaczyło, że musimy wybrać wersję A. Nie, ale ja nie narzekam po prostu, tylko że. No wiem. Ogólnie to wygląda jak fałda indiańskiego staruszka. W sensie, ble. Co? Indianie, jakoś dziadkowie, no. Mają takie właśnie skórę taką właśnie jak ta ulica. Nie wiem, jak to inaczej określić. Ale ogólnie wyjeżdżamy. Też ktoś tu dom w środku lasu. A nie, już jest. I jedziemy dobrze, no nie? No tak. I zasięg jest, co najlepsze. No jest, znaczy nie ma, kiepski jest. To, bo wiesz, nie ma, a kiepski to są troszeczkę dwie różne rzeczy. No nie ma teraz. Okej. Okay. I to Google? Tak. Chyba Janosikowi zaufamy w polnych drogach. No Janosik też nic nie mówi. A no tak, bo wiesz jak się robi, żeby ci sygnał złapało znowu? Hmm? Wybierasz. A złapało teraz. Okej. W tych drzewach było po prostu kiepski. Tak. Wiesz co, wyszukaj sieć automatycznie. I ona automatycznie ci się podłącza do najbliższej stacji. Też czasami, nawet często mam w Playu, teoretycznie, w podsieci Mobile Vikings. I oni są w Playu i też traci zasięg, no nie? Czasami. Solid House. Ale tu dziwacznie, bez drzew jest łysa, no nie? Mhm. Jest ogólnie mega dziwacznie dla mnie, bo gdzie tu jest kościół jakiś. Dlaczego musi być kościół od razu? W każdej polskiej wsi jest kościół. Przedam działkę 4,30 km. Ciut chyba lepsza drożyzna się robi. Samochód się za nami pojawia. Trochę mi się tęskni za prędkością, powiem ci, wiesz? No widzisz, może właśnie o to chodzi w tym wszystkim. Tak, żeby docenić prędkość. Nie, słucham? Strasznie mi jest głupio, że zawsze wybieram takie drogi najgorsze. Nie, bo się to w ogóle prowadzi, wiesz co, bo tam było tak, najszybsze to są najbardziej właśnie ogarnięte drogi. Najkrótsze to są właśnie takie, wiesz. Mhm. Ale ta była najkrótsza i najszybsza. Tak, ja sobie tutaj jadę, on sobie... On też tu skręca. Tak? Tu skręca. Nie skręca, jedzie prosto. Babunia chyba, tak? Co jest? Babunia jakaś. Nie. Lubelską ma rejestrację. Mhm. To dziwność. No ale Lublin jest całkiem niedaleko.
też prawda. No wiesz, ładnie? W sensie wystrzyżone trawniczo. Zadbane całkiem. Gdybym tu mieszkał i nie miał internetu, to też miał wszystko zadbane dookoła. Tak, już się nudził. Miał jak do konkursu wypielęgnoszony domek. Nie poprawisz? Nie, nie ma sensu. Wypielęgnoszony. Nawet drugi raz nie wiem, czy jestem w stanie to powtórzyć. Patrzysz czasami w takie uliczki tak. Boczne? Mhm. Widać szczęście? Nie, nie było. Nicość? Tak. Naturalna nicość. Patrzę, tam są pałąki te telefoniczne albo prądowe. Mhm. Bodźków nie ma w ogóle tutaj. Widzisz, wszystkie wróciły do Afryki. Ale Merolak jest. No. Tu jakaś w ogóle boczna ulica. Powiedz mi na takiej drodze, kto ma pierwszeństwo? Ale ta jest akurat ładna. Gmina Karczma Żegna. Karczmiska. Może i powiem wam, że po tych drogach wcale nie będę za wami tęsknił, bo to już chyba już jest lepiej. Trochę lepiej, tak. Troszkę lepiej jest. Ale Polska ma takich miejsc jeszcze ukrytych, takich masę, no nie? To się wjedzie, nie wiadomo człowiek gdzie jest nawet. Z jednej strony las otoczony, później dwoma lasami otoczony. Jest cała masa. Chciałabym bardzo mocno w Bieszczady tak wjechać, wiesz, tak na sam dół Polski. Tak. I tam takie wioseczki, po prostu wiesz. Wiosunie? Wiosunie, że jest trzy domy na krzyż. Tak. Rozpadające się. Oj, tam chyba droga będzie dobra, nie chcę zapeszać, ale... Tak, tam już będziemy za 2 kilometry skręcać w prawo i myślę, że... Wjedziemy kolejną. Nie wolno tak mówić, takich negatywności. Kukurydza po lewej, no nie? Masz ochotę na kolbę? Jeszcze nie ma kolby. Nie? Nie. Jakieś słowo ostatnio, żeśmy ładne, fajne zrobili. My? Tak. Chyba ja zamieniam, że coś tam spuchnięte paluszki? Nie, co jakieś słowo, jakiś rzeczownik chyba. Aha, Coś było, ale nie pamiętam. Ale się świetliście to zrobiło. Niezabitów. To my dopiero dojechaliśmy do Niezabitowa. Podkarpackie. To jest podkarpackie? Ale jaka? Nie, to jest lubelskie chyba. No. Jakiś zielony domek leżący, no nie? Czy tylko mnie tak razi on? Tak. Znaczy, nie. Mnie też. Naprawdę był rażący. No, taki pastelowo-ziemiętowy. Ale tu ładnie, fajnie. Moja babcia ma taki kolor domu, taki właśnie... Pastelowy? Taki zielony? Groszkowo, jakiś taki dziwny. Cute! No nie, bo cute. Oni mają tą taką, wiesz, PRL-owską kostkę, taka, taki ten dom, no ale no taki... Acie, tiger. Ale oni po prostu, wiesz, no budowali wtedy, no to był jeden wtedy było model. Tylko, tak, nie było wyboru za bardzo. I zgromadzili materiały, no to budujemy, tak? No tak, tak. Z tymi drogami naszymi miało być lepiej. Tam ci się zaczyna chyba lepiej, no nie? Nie mówmy tego, bo usłyszą i poniurawią drogę. No ciut fajniej. Zbierasz się Peugeotik tak, czy nie za bardzo? O, jejdź. To zbombardowali drogę. Ostatnio nawet na filmie mówiłem, jak miałem samochód rajdowy, taki w sensie sponsoringowany, to jakbym tutaj dwie paki, one nie wyciągają w sumie tyle, tak 185 niech będzie, nawet do 190, jakbym tutaj przeszył po prostu, to po tych dziurach. Tak kiedyś chcę zrobić. Rozpędzić się po prostu i nie dbać o nic. Tak. Czy możesz popodziwiać? Tak. Czy nie piękne? Czy nie piękne? Czy nie piękne? Czy nie piękne? Czy widzisz, jak to się zboże światło odbija? Tak. Nice. Chciałbym sobie się zatrzymać i nakręcić to. Ale pewnie byś tego nie chciała. Nie. Ja też chyba bym tego ogólnie nie chciał. Ale nie mogę tego wszystkiego... Czemu GoPro nie mam na głowie?
300 metrów, skręć w prawo. Czy mogę przyjechać do ciebie do domu z GoPro na głowie? A chcesz spać na altance? Czy nie? Ogólnie się przez wsie przebiliśmy, żeby dojechać do głównej drogi na Łęczów. O, na prawo. Tak. Skręć w prawo. W prawo? Następnie skręć w lewo. Wiesz, że to w prawo i w lewo to brzmi jak wjazd do kolejnej tej. Jak do kolejnej wsi. Tu w ogóle deszcz padał chyba niedawno. No tak. Dobrze. Ja nie chcę już takimi drogami. Ja już chcę taki. Teraz będziemy skręcać w lewo za 200 metrów. Wcale się nie cieszę z tego. Nie rozpędzaj się. Skręć w lewo. O Jezu. Za 100 metrów. W sensie, że tu? No. Czy możemy jechać prosto? Będzie odrobinkę dłużej. O, masakra. A środek zdrowia? No. Tak, także zabieramy dzisiaj was wszystkich na wiejskie przejażdżki. Sklep sieciowa? ABC? Nie no, ale jest trochę lepiej niż tam. Nie no, jest spoko. Idziemy 14 km prosto. Okej. Łupki, Wojciechu po drodze. Chyba następnym razem jedziemy najszybszą trasą. To była najszybsza. W sensie nie najszybsza, to nie była najszybsza, to była najkrótsza kilometrażowo. Czy nie. Czasowo? Czasowo też. A to chyba Google, że tak powiem, skoryguje wyniki po mojej przejażdżce. Mhm. To jest całkiem uroczo. Szklarnie mi się podobają. Tak ogólnie. Co? Czego? Może zrobimy cięcie i sobie posłuchamy muzyczki. Ja chcę jednak słyszeć, co się dzieje na drodze. Ale co prawda, to prawda, tutaj nic nie ma. Tylko jak się zatrzymam, bo chyba nie włączyłem wyłączania aktywacji głosowej. No to teraz możemy powiedzieć, że jesteśmy w szczerym polu. No nie? Co oni robią? Zbierają. Zbierają tą... Ptaszki, o Boże. Ojej. Jak ona się na tym się mówi? Pigwa? Pigwa. To mi się skojarzyło. Ta nie porzeczka. Porzeczka, tak. Porzeczkę w polu? No tak. Przecież wszędzie urośnie. Ja nic nie chcę mówić, ale jesteśmy na czwórce. Od dłuższego czasu nie widzieliśmy czwórki w skrzyni biegów. Nie zapeszajmy, nie jest tak źle. Ogólnie jedziemy do rozładowania baterii na GoPro. To tak rzuca, że nie jestem w stanie nawet wyłączyć. Ja mogę. Nie jesteś w stanie, uwierz mi. Nie jesteś w stanie, bo musisz przetrzymać przez przynajmniej 2 sekundy i urwiesz szybę. Jakbyś na tych dołach próbowała trzymać przycisk, to wyrwiesz szybę. Będziemy musieli bez szyby jechać. Nie żartuję. Nie, naprawdę by się po prostu, wiesz, wszystko rozklekotało. Tak. A na prostych trasach, wiesz, na Warszawa-Radom nie byłem w stanie wyłączyć. No byłem, ale szarpnąłem. O, Jesus Christ. No i witamy dwójeczka z powrotem. Właśnie ma, że tak powiem, brzydko mówiąc, fajansiarsko. Powinno być 2 tryby. Chcecie jechać wiochami, czy chcecie jechać normalnymi drogami? To tak to byłoby wiadomo. Tak człowiek trochę liczy, że będzie w miarę normalnie. Ale jedno... No w ogóle droga to droga, no nie? Nawet jak jest uklepana no dokładnie, tak. No to coś takiego to też jest dla niego droga. Tak. Teraz kwestia, że ludzie się nie przejmują za bardzo, czy jadą dziurami, czy nie jadą dziurami. Mi się zepsuje, to sobie naprawią, tak? Że tak powiem, wolę dbać o swój sprzęt.
moje narzędzie do pracy tak naprawdę, częściowo. Narzędzie do spotykania się z tobą. No właśnie, dziękuję. Tak, także trzeba dbać. Zapraszamy. Poczęstujecie nas. Nie jest zapisane gdzie. Poczęstujcie nas ładną drogą. Nic nie ma. Wiesz, no to jest PKS. Mhm. Jest napisane co? Powiat lubelski, gmina Wojciechów. Trochę smutne z jednej strony, że tak powiem, że są takie drogi jeszcze, no nie? Ta jest cała masa dróg takich tak naprawdę. Bo tam, gdzie, że tak powiem, większość ludzi jeździ, to jest spoko, tak? Ale tam już, gdzie jest mniej osób, no to nikt już za bardzo o to nie dba. Tu domów żadnych praktycznie widać, no nie? Gdzieś tam w głąb. A to chyba nawet nie od tej strony się tu wjeżdża. Chociaż tu jest wjazd po prawej. No, masakra, powiem ci, tam głęboko, co? Mhm. A w ogóle wyobraź sobie dzieci do szkoły, czy to jakaś szkoła. No mój tata tak w Koblanach chodzi, no nie? Tak. Mój tata zresztą też. Do Skaryszewa. Mhm. Czyli ten odcinek, gdzie my żeśmy, wiesz, tam miasto było, to on to wszystko chodził, no nie? Prawda, on gdzieś tam przez pola, czy przez lasy chodził. Ale jednak trochę, wiesz, rano, zima, wiesz, do pasa prawie, wracasz tak samo. Widziałeś boczną, jaka była ładna? Tak. Masakra. My jedziemy główną trasą łączącą wsie, jest masakrator, a boczne jakieś po prostu gładziutkie, jak po panie Mowlęcie. Też chcę po takiej pojechać, no. Po takiej pupie? Po takiej dróżce pięknej, gładziutkiej, bez chrobowatości. I troszeczkę lasku mam chciał. Lasek by się przydał. Zieleni to sporo tutaj jest, tylko że drzew mało jakoś tak. Nowa miejscowość, nowa nadzieja. Brzmi to zbyt optymistycznie. Sklep. Nasz sklep. Też jakaś sieciówka, no nie? Powiem, że to jakoś tak sympatycznie. Widzisz to jakieś test coś? Ten piknikowy. Tak. Tu jest jakiś zabytek. Dworek. Dworek. Tu powiem ci, że... Widzisz? Taki bardzo wiejski, staro... O! Tu kościół chyba. Wreszcie kościół. Wreszcie znaleźliśmy kościół. Patrz, kolejna droga, jaka piękna, gładziutka. Boczna. Przeliczyło, będziecie w Krzemienicy za 8 godzin. Nie, za 2 godziny 23 minuty. Serio? Czyli on to wyliczył, że tak się tu wolno jedzie? Będzie miał 16:16 według Google. Okej, czyli on tak wyliczył, że tak powiem, że tu może tyle zejść ludziom. No. To mądre Google. No, chyba tam dobra droga wreszcie. Tak? Teraz. A tak. Ale mamy tirę. Jeżdżamy na dobrą drogę, ale mamy tira, który będzie nas zwalniał. Taki urok to sraczka, nie? Tak. Nie znam tego. Czemu są te zboża takie białe? Bo to inne zboża. Zobacz, co się dzieje. Patrz. A?
i w nadświetlną wjeżdżamy. Zobacz, jakie tak. winorośla, tytonie. O, panie! Ale dobrze. Ach. O Jezu! O Jezusie! Ale rajdowo. Ale rajdowo. Uhuu. Janusz jest? Jest. Ale wiejskie zapaszki też, no nie? O kurde! Aż sobie skieruję powietrze prosto na nos. O matko bosko! Ty masz wyłączone. Ale czemu czuję? Tym traktorkiem to mi tu nie wjeżdża jeszcze. Jedziu, ale to pięknie jest, Boże! Ale śmierdzi! To nic! Wolę, żebyś śmierdział niż po tych dziurach jeździć. Czy widzisz, jak to jest pięknie? Tak. Czy widzisz, jak to słoneczko tu pięknie do nas zagląda? Tak. A ten tir to musi tu przed nami jechać zaraz? Musi. Mykaj, panie tirze, my nie jedziemy gdzieś prosto albo lewo? Na razie jeszcze prosto. No, ale dlaczego on tutaj w ogóle zwalnia? Co jest? No, może skręcam zaraz. Ale to kierunkowskaz się włącza, jak się skręca. Może mnie chce puścić, wiesz? Może, no, grzeczny pan tir. O, jak miło. Ty, on mnie puścił, czy on się zatrzymał, czy stoi? Nie wiem, chyba tam coś jest. Poszedł sikać. Za tym. I tak mu podziękowałem. Kuniu, bo ja nie wiem, ile jeszcze takie piękne drogi będą trwały. Mam nadzieję, że będą trwały. Ale nadrabiamy, tak? Tak. Piątka. Są śmieszne. One trzymają chyba, żeby się nie kręciły. Tak, żeby się nie styknęły. Ale piękna droga jest, co? Już mam ochotę ją wyjść i pogłaskać. Mamy węża na drodze. Przejście. Coś tam leży na chodniku, nie? Krzaczki. Coś tam leży na chodniku, nie? Nawet nie dajesz przerwy, żeby się... Bo to jest tak, że prawdopodobnie ja już jestem pewien. No to po co pytać? Po co nie. łapać dzióbkiem? O nie. O, pod drzewami tak pięknie. Albo by tak sunąć pięknie, tak gładziutko pod tym tunelu. Ale... Pod tym tunelu? Świat jest za szybki, żeby korygować wszystkie błędy słownikowe. Tak? Nie. O nie. Nie zgodzi. Się bułek. Bułek się nie zgodził. Nam się droga sfajczyła. Sfajansiła. No i co teraz? Się nacieszyłem, powiem ci. No, trzeba było chwalić. Dzień za dnia? Nie tak. Nie. A jak? Chwalić dzień przed zachodem słońca. Ooo!
Aż to różna wersja była od mojej. Jest serio, jak panu Tadeuszu jest taki dziwny język archaiczny, nie? Nie? No jest, ale w sensie nie chodzi o to, jakim jest pisany. Pan jest pisany wierszem, więc... Nie jest, w sensie... No tak, no to był... Ło, czy ty to widzisz przed nami? Staropolski był, czy ty to widzisz to przed nami? Wiem. I jak? Ojej, dobra, już się nie ekscytuję więcej. Właśnie tak. Już koniec. Ogólnie chętnie wypożyczę mojego pilota do wybierania tras za drobnymi opłatami. Najlepsze wycieczki czysto polsko-wiejskie, jakie tylko można sobie wybrać. Zakładam, że z tych trzech nitek, które nam Google sugerowało, wybraliśmy tą najfajniejszą. Na bank. A ja chciałem inną. Ja chciałem tą środkową. Ale ty chciałaś przez... Przez co? Dokładnie? Nie. Jakiś park krajobrazowy, tak? Tak. Ja to pewnie będzie masakra. Nie, właśnie nie, bo dużo osób może przyjeżdżać i mogą dbać o drogi. Ty jesteś śpiąca? Tak. Czy chcemy tutaj zalać sobie yerbę w bocie? No to nie. Proszę nie obśnić tam wszystkiego. Ej. No co? No nic. Patrz, tyle jedziemy żadnego samochodu, no nie? Zauważyłaś? Wszyscy wiedzą, że tutaj nie warto jeździć. Wszędzie jeżdżą jakimiś dobrymi drogami, tylko my to przecieramy. Nie, ale serio, naprawdę, to żadnego samochodu nie było przez dłuższy czas. O, dobra, już jedzie. Ogólnie muszę chyba uważać na co mówię, no nie? Tak. Tam się droga zaczyna, dobra? Czy tylko światło? Nie, tak wygląda, ale nie wróć. Będzie zaraz jakieś rondko. Chyba jest łączenie dróg. Tak. To jest łączenie dróg. Tak, to jest łączenie. Na rondzie trzeci zjazd. Juhu, dajcie się nacieszyć trochę tą gładkością. Za 400 metrów na rondzie trzeci zjazd. Trzeci na Lublin. Tak. Janusz jest aktywny. Jest. Dobrze. Mamy rondo, w ogóle nie poznaję tego ronda. Nawet kompletnie nie wiem, gdzie jesteśmy, ale okej. Trzeci zjazd. Nie na Chmielnik. Nie. Nie na Opole Lubelskie, ale tam piękne widoki są. Nie. Tylko na Lubelszczyznę. Tu. Po zjedź z ronda. Tak? Może jesteśmy wreszcie na prostych drogach normalnych. Nie sądziłem, że tak będę tęsknił za... W następnym rondzie. Za 800 metrów. Na rondzie pierwszy zjazd. Prawda. Za 600 metrów, na rondzie pierwszy zjazd. Coś tam mówił Janusz? Nie. Bychowa, centrum Bychowa. Co? Nie mówił. Jaki wiatr raczej śmieszny mini. Kompletnie nie wiem, gdzie jesteśmy. Zaraz będzie miasteczko... Bychowa. Nie Bychowa, tylko Bełżyce. Ty najedziesz, bo cię pchnę. Zjedź z ronda. Optimo, jaki ładny budyneczek. Widzisz, restauracja stara? Tak, Sermon. Palenie zabronione. Za 800 metrów skręcamy w... W razie tu się coś dzieje. Jakieś domy. Tylko te skręty już weźmy. Czy widzimy, co mamy przed sobą? Za 800 metrów w lewo. Za 600 już teraz. Przez jakiś rynek w ogóle przejedziemy. Tak? Tak. Od Ido. Sklep był od Ido. Do czegoż tu służy, powiedz mi, ta maszyna diabelska?
wiem. Do szczotkowania. Okay. Szczotka, no nie? Jakaś taka. Jakaś szczotka, no. A tu przez Rynaczek będziemy przejeżdżać? Za 350 metrów w prawo, w lewo, przepraszam. Za 350 metrów w lewo, tak? Za 290. Ty, to jest zalew, zobacz, widzisz? Po prawej? Tak. My jakieś jesteśmy takim... Jakieś taka miejscowość tutaj, no, tak, większa. Tak, miasteczko właśnie. Tak, to jakiś PKS, czy końcowy? Za 200 metrów skręć w lewo. 200 metrów, to jeszcze. Prosto w lewo? Tu my jedziemy jest nakaz w prawo, przez Ryneczek. To jest ten, o czym mówiłaś, tak? Mhm. Mieliśmy niby... A dobra, nie. Bo jest Ryneczek. Tak, tak, ale bo... ja znam no to mówię... miejsce. Skręć w lewo. Następnie skręć w prawo. Albo nie. Tu w lewo, później w... Gdzie? Teraz będziemy w lewo. Tak. I z tego bagażu. A, ja wiem, my jesteśmy przed Ostrowcem chyba, wiesz? Jakim Ostrowcem? Co ty nie? Mówisz? Skręć w prawo. My tu przyjeżdżaliśmy tędy chyba kiedyś. My się myli, wiesz co? My się myli z Łodzią, prawo. Rynek ten. Ale ten, mam taki... Ty nie pamiętasz, że wszystko tak wygląda bardzo podobnie. No dobra, tak jak do Łodzi. A tu gdzie? Gówno. Jedziemy po prostu. Gówno? Gówno. Jak gówno, to gówno. Lustro, znak lustrzany. Jedziemy 9 km prosto. Okej. Okay. Strasznie te studzienki są tak prosto w koła. Tak, i tak dużo, jak co chwilę. Tak. Okej. Okay. Jademy. I prosto w koła, zauważyłaś, że to prosto w koła wpada. Zerujcie sobie z tymi studzieneczkami. Ładne żywopłoty, podoba mi się ten wylot, skądkolwiek żeśmy wylecieli. Spoczęc. Widać, że tu w ogóle deszcze przeszły, no nie? Sklep spożywczy. Czy mówiłem, że bardzo mnie jarają sklepy takie lokalne? Tak. Nie sieciowe. Takie z oryginalnym lookiem swoim. Ten, powiem ci, że taki zamach zrobił, że... Wiozę cię. Tak. Wiozę cię. Tu mam jakąś bed mod. Tu mam mechanika, mechanizacja. No i tu mi siedzi na ogonie Mercedes. Wiatrak! Wiesz, że chcą zlikwidować te wiatraki? Znaczy już... Nie wiem. Nie wiem, coś, rząd strasznie się dopierniczył do tych wszystkich wiatraków. Bo co jest? Nie wiem, wiem, że będą chcieli likwidować. A tyle wiatraków mieliśmy takiej dajmowej energii. Nie wiem, jaka jest historia tego, nie chcę mi tutaj nic sprzedać. O, pewnie chodzi o to, żeby znowu tym węglem zasyfiałym palić. Nie wiem, nie zagłębiajmy się w politykę. W każdym razie... I nasz cały pieprzony rząd mówi, że wcale nie mamy smogu i węgiel jest zdrowy. W każdym razie... Wow, ale old school, nie? Mhm. Co, jak się nazywa? Wojtowicz. Tak. W każdym razie, no te wiatraki takie fajne, bo ziłży to jest po prawie, widzisz? Tak. I one nie chodzą. I te wiórzy też nie chodzą chyba. Może no, masakra po prostu. Ja to nie rozumiem. A, szkoda gadać, no nie? Przecież to całe można było pola robić takie te wiatrakowe, fajne, tak? Tak. Cieszę się, że nadajemy na tych samych falach. Jedziemy, gonimy słońce, widzisz? No. Słowotok. Yerba delikatnie chyba kopnęła, no nie? Jak sam jedziesz, to też tak mówisz do siebie? Nie pamiętam. Chciałbym jeszcze yerby trochę. Czy jest pięknie? Czy jest pięknie? Czy jest pięknie? Czy jest pięknie? Jest pięknie. Nie chciałem sobie sam odpowiedzieć, bo nie było odpowiedzi. Pięknie, piękny horyzont. Tak? Też są interesujące. Gonimy burzówki.
jakby ktoś nie wiedział, co to są burzówki, to są chmury, z których może się ukrywać pan burza. Tak? No pani raczej by to było. Pani burza, niech będzie. Chciałbym napisać kiedyś książkę dla dzieci. Historię wymyślić. Chciałbym czytał. No. Chciałbym stworzyć taki bajkowy świat przyjemny. Wierzchowiska G. Cały czas prosty, prawda? Podobają mi się bardzo takie przyjezdne miasteczka z pięknymi, gładkimi ulicami. Taki domek po lewej, domek po prawej, domek po lewej, domek po prawej. Domek. Co? Ser budynek? Zobaczmy się na drodze. Co to jest za budynek? Co tam było? Nie było. Nie wiem, co tam było, nie było. Plakietka. Boże! Plakietka! Nie widziałam. Ale będę dzisiaj gaduszył z twoimi rodzicami.